Potężny anioł ożywienia. Dziś będziemy studiować poselstwo czwartego anioła. Sądzę, że dość dobrze znacie trzech aniołów, którzy go poprzedzają. Nasz tekst znajduje się w 18 rozdziale objawienia. Studiowaliśmy dotąd o Duchu Świętym, o chrzcie Ducha Świętego i jego ostatecznym wielkim dziele w zbawieniu świata. Zwróciliśmy uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z potencjalną możliwością zwiedzenia związanego z ruchami ożywieniowymi. Teraz chcemy jednak skupić się na prawdziwym ożywieniu przedstawionym w poselstwie czwartego anioła. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że apostoł Piotr uznał wydarzenie Pięćdziesiątnicy 35 roku naszej ery za wypełnienie proroctwa Joela. Piotr, cytując Joela, nawiązuje do znaków na słońcu, księżycach i gwiazdach. To oznacza, że proroctwo Joela ma podwójne zastosowanie. Nie wszystkie znaki z proroctwa Joela wystąpiły w dniu Pięćdziesiątnicy. Niektóre z nich miały miejsce dopiero w czasach końca. Najwyraźniej znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach nie wystąpiły w dniach apostołów. Pojawiły się w naszych czasach, czy właściwie w czasach naszych prapradziadków. Niemniej pełna realizacja przepowiedni Joela należy jeszcze do przyszłości, najbliższej przyszłości, przed przyjściem Jezusa. Zacznijmy od pierwszego wiersza 18 rozdziału objawienia. Potem widziałem innego anioła stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Jak wiecie, objawienie jest księgą pełną symboli. Anioł ten symbolizuje po prostu Boże dzieło na ziemi, w które zaangażowane są wszystkie moce nieba, aniołowie, a także lud Boży. Nie chodzi tu o pojedynczego anioła. Podobnie jak w przypadku trzech aniołów z 14 rozdziału objawienia, czwarty anioł symbolizuje potężne dzieło o ogólnoświatowym zasięgu, wielką moc, wielkie światło, wielką chwałę. Teraz przejdźmy wprost do jego poselstwa. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon. Kiedyś w pewnym zborze, gdy kaznodzieja przeczytał ten tekst, zapytał: czym będzie to wołanie? Wówczas starszy człowiek z aparatem słuchowym, siedzący w pierwszym rzędzie, zawołał głośno, głosem, który będzie wyraźnie słychać. Coś musi być wyraźnie usłyszane na tym świecie. Co to takiego? Możecie mieć pewien kłopot ze zrozumieniem sensu poselstwa upadł wielki Babilon. Jakiego rodzaju wiadomość jest w nim zawarta? Pamiętam schemat myślowy w interpretowaniu poselstw trzech aniołów. Pierwsze, nastał sąd. Dwa, opuśćcie upadłe kościoły. Trzy, strzeżcie się papieża. Czy jest to wszystko, co wypływa z poselstwa trójanielskiego? Trzeba mu się lepiej przyjrzeć. Babilon to coś więcej niż czasem sądzimy. Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Czy to ma być wielkie poselstwo ożywienia? Nieczyste duchy, wstrętne ptactwo i Babilon? Co z tym począć? Wiersz trzeci. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego. Wszystkie narody? Tak bez wyjątku? Sądzicie, że to, co zazwyczaj nazywamy Babilon, dociera do małego kraju Sikkim, o którym mówiliśmy tydzień temu? Jak to możliwe? A co z tak wielkim krajem będącym ostoją wiary muzułmańskiej? Wiersze czwarte i piąte. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły jego grzechy i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Aby zrozumieć cokolwiek z tych tekstów, musimy odszukać znaczenie słowa Babilon. Wiecie o tym, że jeszcze w czasach
poprzedzających reformację, Waldensi z narażeniem życia nauczali, że Babilon w jakiś sposób jest związany z Rzymem. Wiecie również, że Marcin Luther miał podobny pogląd. Nie chcę jednak mówić dzisiaj o poglądach Waldensów i Lutra. Nie będziemy dzisiaj mówić o tych tekstach z eschatologicznego punktu widzenia. Chcę wskazać, gdzie tkwią korzenie problemu z Babilonem i jak to jest, że pismo mówi o wielkim ożywieniu w symbolice zawierającym wstrętne ptaki i nieczyste duchy. Babilon zaczął się od wieży Babel, czy tak? Nemrod, wielki myśliwy i jego rozpustna żona Semiramida byli inicjatorami pogańskiego kultu słońca. Miasto i wieże, które budowali, były obiektem odzwierciedlających ich filozofię życia. Powiedzieli oni: wiemy, że Bóg obiecał, iż nie ześle kolejnego potopu, ale nie jesteśmy pewni, czy jest dostatecznie cierpliwy, aby dotrzymać swe obietnice. Lepiej pomóżmy mu. I tak zaczęli budować z cegły i smoły wieżę mającą sięgać nieba. To był klasyczny przypadek człowieka chcącego zbawić się o własnych siłach. Czy zgadzamy się z tym? U samego początku Babilonu była idea zbawienia przez własne uczynki. Nebukadnezar wpadł w tę samą pułapkę. Miasto, w którym królował, stolica wszechstronnego świata, kontynuowało swe tradycje z czasów wieży Babel. Nebukadnezar, przechodząc się po swoim balkonie, mówił: czyż to nie jest u wielki Babilon, który zbudowałem? Nebukadnezar miał problem z własnym ja. Nie zwracał uwagi na poselstwo pierwszego ani drugiego anioła. No tak, oczywiście, nie były one jeszcze wówczas spisane. Ale Nebukadnezar otrzymał osobiste objawienie od Boga i powinien znać sens poselstwa pierwszego anioła. Nie przypisuj chwały sobie, królu. Oddaj chwałę Bogu, temu, który sprawia, że twoje serce bije. Tak więc zrób to sam i Babilon są synonimami. Czytam z książki Wielki Bój, strona 307. Wyrażenie Babilon pochodzi od słowa Babel i oznacza zamieszanie. Jest ono używane w Piśmie Świętym dla określenia fałszywych albo odstępczych religii. Patriarchowie i prorocy, przeważnie wszystkie fałszywe wierzenia głoszą tę samą teorię. Zbawienie człowieka zależy od jego własnych wysiłków. Jeszcze w życiu Jezusa, gdzie mowa jest o narodzie żydowskim w czasach Jezusa, zasada, że człowiek może zbawić siebie własnymi uczynkami, leży u podstaw każdej pogańskiej religii. Stała się ona teraz także zasadą religii żydowskiej, a wszczepił ją szatan. Gdziekolwiek ją wyznają, tam grzech nie natrafia na przeszkody. Gdziekolwiek wyznawana jest zasada, że człowiek może zbawić siebie własnymi uczynkami, tam grzech nie natrafia na przeszkody. Czy kiedykolwiek zdaliście sobie z tego sprawę? Dochodzimy więc do wniosku, że nie musicie być w Babilonie, aby być Babilończykami. Nie możemy odnosić całego problemu tylko do jakiejś grupy ludzi poza naszym kościołem, którą określamy jako Babilon. Możliwe jest, bym był ofiarą babilońskiej zasady, jednocześnie znajdując się w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Zgadzacie się z tym? Czy to możliwe, bym mógł być schwytany w tę pułapkę, która demaskuje w moich kazaniach? Oto sedno problemu z Babilonem. Pewni ludzie przed laty powiedzieli, że nasz kościół stał się Babilonem. Nic podobnego. Jest wielka różnica między zamienieniem się kościoła w Babilon, a wtargnięciem Babilonu do kościoła. Jedynie co musi się stać, by Babilon wtargnął do kościoła, to abym ja, będąc ofiarą Babilonu, jednocześnie tkwił w kościele. Poselstwo wskazuje, że Babilon upadł już dawno temu. Nie pogrążycie się wraz z nim w upadku.
wyjdźcie z niego, ludu mój, bo Babilon jest pełen wszelkich nieczystych duchów i wstrętnych rzeczy. Babilon nie ma mocy podnieść się, anioł kieruje więc automatycznie naszą uwagę na wielki temat, który nazwaliśmy sprawiedliwość jedynie przez wiarę w Chrystusa. A to już zupełne przeciwieństwo babilońskiej zasady. Temat ten jest sednem pełnego mocy poselstwa czwartego anioła, potężnego anioła ożywienia z 18 rozdziału objawienia. Pragnę przeczytać kilka cytatów z natchnionego komentarza Ellen White. Jak się do tego ustosunkujecie, to już wasza sprawa. Tylko od was zależy, na ile darzycie jej pisma autorytetem. Staram się nie cytować zbyt często, ale jest w nich tak wiele głębokich myśli na temat wielkiego ożywienia mającego nastąpić przed powtórnym przyjściem Jezusa, że chcę tym razem przeczytać kilka fragmentów po kolei. Przede wszystkim zauważcie, proszę, co stanowi początek, treść i zakończenie wielkiego ożywienia. Czas próby jest tuż przed nami, gdyż głośne wołanie trzeciego anioła już się zaczęło objawieniem sprawiedliwości Chrystusa, przebaczającego grzechy Odkupiciela. Słowa te pochodzą z Review and Herald z 22 października 1892 roku. To objawienie jest początkiem światła anioła, którego chwała ma wypełnić całą ziemię. Anioła z 18 rozdziału objawienia. Tydzień później, 27 października, w Review ukazało się następujące stwierdzenie. Na ziemi musi zostać wykonane dzieło podobne do tego, które miało miejsce po wylaniu Ducha Świętego w dniach pierwszych uczniów, gdy głosili oni Jezusa ukrzyżowanego. Wielu nawróci się w tych dniach, gdyż poselstwo będzie głoszone z mocą. Widzimy więc, że początkiem i treścią dzieła potężnego anioła ożywienia jest poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa, przebaczającego grzechy Odkupiciela. Następnie zauważcie, co niesie z sobą to poselstwo według Testimony to Ministry, strona 92. Wszelka moc została oddana w Jego Chrystusa ręce, aby mógł obdarzyć ludzi darami i udzielać bezcennego daru swej własnej sprawiedliwości bezradnym ludzkim istotom. Czy jest tu ktoś, kto czuje się bezradny w staraniach o wytworzenie w swym życiu sprawiedliwości? Nie trać odwagi. Sprawiedliwość jest dla ciebie. Bezcenny dar sprawiedliwości Jezusa jest dostępny dla ciebie. Cytuję. To jest poselstwo, które Bóg polecił głosić światu. To jest poselstwo trzeciego anioła, które ma być zwiastowane potężnym głosem i któremu ma towarzyszyć wylanie Ducha Świętego w obfitości. To właśnie jest treścią poselstwa ożywienia. Wreszcie znajdujemy podsumowanie w Testimony, 6 tom, strona 19. Poselstwo sprawiedliwości Chrystusa ma brzmieć od krańca ziemi do krańca, aby przygotować drogę Panu. Ono jest chwałą Bożą, w której dobiega końca dzieło trzeciego anioła. Tak więc początek, treść i zakończenie ostatniego ożywienia koncentruje się na poselstwie sprawiedliwości jedynie przez wiarę w Chrystusa. Czy rozumiecie to poselstwo? Ja pragnę je rozumieć coraz lepiej. Mówiąc o ożywieniu, mamy do czynienia z trudnymi, jak sądzę, do zrozumienia terminami jak wczesny deszcz i późny deszcz. Są to oczywiście terminy biblijne pochodzące z Księgi Ozeasza, Księgi Zachariasza i Listu Jakuba, wskazujące, że w wielkim Bożym polu potrzeba deszczu, który dałby ziarno siłę do wykiełkowania i wzrost pszenicy. Potrzebna rosy przez cały czas wegetacji, dobrego deszczu przed żniwami. Nie jestem rolnikiem, a zdaję sobie sprawę, jak ważny jest deszcz. Nazywamy Dzień Pięćdziesiątnicy wczesnym deszczem, który zapoczątkował nowy etap dzieła Bożego na ziemi. Późny deszcz
podobny do wczesnego, ma być uzupełnieniem wczesnego i przygotowaniem do żniwa w końcu czasu. Głośne wołanie czwartego anioła jest poselstwem ostrzeżenia przed czczeniem samego siebie oraz zaproszeniem do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa. Późny deszcz jest mocą Ducha Świętego, towarzyszącą nauczaniu, kazaniu i wprowadzeniu w życiu tego poselstwo. Poselstwo to zaczyna się niepozornie i przechodzi w głośne wołanie. Każdy ma je usłyszeć. Wierzę, że to wołanie już się zaczęło. Późny deszcz jest więc, jak możemy zauważyć, ostateczną manifestacją chrztu Ducha Świętego. Nie musicie czekać na jakiś specjalny czas wylania późnego deszczu, aby otrzymać chrzest Ducha Świętego w Jego pełnej mocy. Nigdy nie kazano nam czekać na chrzest Ducha Świętego, ale przygotowanie na późny deszcz oznacza to samo, co przygotowanie na chrzest Ducha Świętego. Chrzest Ducha Świętego nie odbywa się według jakiegoś harmonogramu. Jest dostępny od czasów Pięćdziesiątnicy, a nawet był dostępny wcześniej, w czasach Starego Testamentu, ale od czasów Pięćdziesiątnicy w szczególny, pełen sposób. Późny deszcz wydaje się jednak być wydarzeniem umiejscowionym w określonym czasie w planie Bożym, co sugeruje sama jego nazwa. Ma nastąpić tuż przed samym końcem. To bardzo proste, ale wcale nie oznacza, że wydarzenie to jest zarezerwowane i na jakąś daleką przyszłość i że możemy spokojnie usiąść, czyścić cholewki i czekać, aż to się stanie, jak to niestety często bywa w Kościele Bożym. Gdy ujrzycie strumienie późnego deszczu, będziecie świadkami ostatniego wielkiego ożywienia przewidzianego w Bożym planie. Dziś możemy doświadczyć chrztu Ducha Świętego. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu wielkiemu ożywieniu, które ogarnie świat, gdy ludzie odpowiedzą na Boże wezwanie. Chcę wam przeczytać kilka fragmentów opisujących, co ma się wydarzyć podczas późnego deszczu, czyli wielkiego żniwa. Po pierwsze, Bóg ma zamiar wziąć lejce w swoje ręce. To jest staromodne wyrażenie, ale myślę, że wszyscy dobrze je rozumiecie. Pamiętam przyjażdżkę do miasta z ciocią Lucy w powozie ciągniętym przez starą Nel. Nie miała wtedy ochoty zabierać lejc z rąk cioci Lucy. Miałem zaledwie 4 lata. Prędzej czy później musi stać się jasno, że człowiek chcący trzymać lejce w kościele nie robi nic dobrego. Powinniśmy oddać lejce Bogu, czy nie? Jeżeli tego nie robimy, On sam w jakiś sposób upomni się o nie. A to właśnie mowa jest w testimony do ministry. Na stronie 300 będziemy zaskoczeni, gdy dowiemy się, jak prostych środków Bóg zamierza użyć, aby wykonać i zakończyć swoje dzieło w sprawiedliwości. Gdy Bóg weźmie lejce w swoje dłonie i powie, że jeszcze pół godziny zostało do wieczora, poselstwo rozprzestrzeni się nie tylko przez rozumne wywody, ale przez przekonywujące działanie Ducha Świętego. Dowody zostały przedstawione, a ziarno prawdy zasiane. Teraz wzrośnie i wyda owoc. Rozprzestrzenione przez pracowników ewangelizacyjnych czasopism wywarły wpływ na czytających, jednak wielu ludziom przeszkodzono w całkowitym zrozumieniu prawdy i zastosowaniu jej w życiu. Teraz promienie światła docierają wszędzie. Prawda widziana jest w całej krasie, a szczere dzieci Boże zrywają wszelkie niewolące ją pęta. Powiązania rodzinne czy też przynależność kościelna nie mogą ich powstrzymać. Prawda staje się dla nich kosztowniejsza niż wszystko inne na świecie. Czasami dajemy się uwikłać w spory i dyskusje. Byli dawniej kaznodziejowie, którzy uwielbiali toczyć spory i dyskutować, za co nieraz byli upominani. Czytałem o pewnym kaznodzieje, który przekręcał pismo, cytując: bo spór rozstrzygnie z wielką jest tajemnica pobożności. Potem zaś dodawał:
nie przyjęliście Ewangelii, jeśli nie umiecie się o nią spierać. A oto błędne rozumowanie tych, którzy lubią kłótnie. Dosyć więc dyskutowania i spierania się. Czas na głębokie działanie Ducha Świętego. Kolejna cecha wielkiego ożywienia Early Writings 277. Aniołowie zostali posłani z nieba, by wspomóc dzieło potężnego anioła i usłyszałam głosy dochodzące zewsząd. Wyjdźcie z niego, ludu mój. To poselstwo wydawało się być połączone z poselstwem trzeciego anioła. Warto to zapamiętać, gdyż przyjdzie czas, kiedy ludzie powiedzą: czy nie mamy trójanielskiego poselstwa? Wszystko jest w nim raczej wyraźnie określone. Nie wyskakujcie z czymś nowym. Głośne wołanie ma być związane z poselstwem trzeciego anioła. I dlatego właśnie jest dawno powiedziane nam, abyśmy nie głosili sprawiedliwości przez wiary, tak jakby to było jakieś nowe światło. Mamy mówić o niej jako o świetle, które świeciło już dawno, ale zostało porzucone gdzieś po drodze. To światło świeci już od tysięcy lat, od czasów Abla i Kaina, od czasów Adama i Ewy, którzy spletli sobie przepaski z liści figowych, gdy Pan powiedział do nich, gdy Pan przyszedł do nich. To wielkie światło istniało w czasach potopu i wieży Babel. Jego poselstwo przetrwało wieki, poselstwo poddania się Jezusowi, poselstwo mówiące, że potrzebujemy mocy przewyższającej naszą własną moc, siły przewyższającej nasze wysiłki, zasługi wywyższających nasze uczynki. Tak, to jest stare światło, które mamy przedstawiać w nowej oprawie. Kolejna charakterystyczna cecha wielkiego ożywienia. Jan mówi, a potem widział drugiego anioła zstępującego z nieba, mówiącego, mającego moc wielką. Wówczas, podobnie jak w czasach Pięćdziesiątnicy, ludzie będą słyszeć prawdę, każdy we własnym języku. Podczas tego ożywienia ma wystąpić dar języków, tak jak i inne dary Ducha Świętego. To oczywiste, nieprawdaż? Zwróćmy uwagę na ten fragment. Wówczas, podobnie jak w czasach Pięćdziesiątnicy, tysiące głosów zostanie wyposażone w moc zwiastowania wspaniałych prawd Słowa Bożego. Jąkający się będą mówili poprawnie, a człowiek nieśmiały dana mu będzie moc do odważnego świadczenia o prawdzie. Czy jest tu ktoś nieśmiały? Czy jest tu ktoś, kto ma kłopoty z jąkaniem się lub seplenieniem? To jest dobra nowina dla was, zapisana w Gospel Workers na stronie 383. Następny element ożywienia. Będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani, a różne znaki będą towarzyszyć wierzącym. Wielki bój, 495. Tak więc wszystko, co miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, wszystko, co czynili uczniowie, powtórzy się dzięki mocy Bożej. A teraz coś, co powinno wprawić w drżenie wielkich. Czy są tu dziś jacyś wielcy ludzie? W ostatnim uroczystym dziele zaangażowania było niewiele wielkich ludzi. Są oni zbyt egocentryczni, pogrążeni w samozadowoleniu, niezależni od Boga, więc nie mógł on ich użyć. Tom 5, strona 80. Wielcy ludzie mają ustąpić ze sceny. Dlaczego? Otóż wielkość pojmowana na sposób ludzki jest czymś zupełnie przeciwnym zasadzie sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa. Oto dlaczego niektórzy najbardziej niepozorni, słabi, nieobiecujący ludzie staną się największymi, gdy zostaną użyci przez Boga. Czy zgadzacie się z tym?